Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie krótki taki odcinek pogadankowy. Jeszcze przed zaczęciem tego odcinka spójrzcie sobie w opis. W opisie trwa konkurs z okazji 1000 subskrypcji. Macie link do konkursu, wystarczy zrobić parę zadań, można wygrać 5 osób, wygrać 10 dolarów w krypto. Myślę, że jakaś tam fajna nagroda. No a tak, zaczynając odcinek, no to Bitcoin 48 tysięcy dolarów, właściwie 48,5 tysiąca dolarów. Cały rynek dzisiaj, powiedzmy, jakoś na zielono. Dzisiaj i przez ostatnie 7 tygodni odbiliśmy po tych spadkach. Cały ryneczek się pięknie prezentuje. Ethereum gwei nie jest takie duże, ten gaz trochę się zmniejszył, więc opłaty nie są teraz największe. Najbardziej Ecomi urosło. W ogóle to jest taki moja zapomniana kryptowaluta, trochę jej posiadam, a tu takie ładne wzrosty. Następnie bardzo ładnie sobie urosła kryptowaluta Avalanche, którą właśnie tutaj sobie zaznaczyłem. Jest to związane z tym, że dostali bardzo duże dotacje. Dotacje, no dostali bardzo duże inwestycje. Bardzo duże fundusze w nie zainwestowały, duże pieniądze na rozwój sieci i tak jak powiedziałem już kiedyś, jest to bardzo ciekawy ekosystem, przydałoby się go zbadać całego, bo mimo wszystko ten ekosystem raczkuje, a jeżeli ekosystem raczkuje, to są airdropy niespodziewane, a te airdropy są zawsze duże, tylko no trzeba by było zbadać. Więc no, AVAX, token AVAX bardzo, bardzo fajnie odbił. Następnie token FTX, cały czas tutaj troszeczkę teraz spadamy. Nic tu obecnie nie rośnie. Jeżeli spojrzymy sobie na 30 dni, to cały czas jakoś spadamy. Nie wiem, czy spadniemy do tej ceny 50 dolarów, ale mówię, nagram info, że trochę go dzisiaj dokupiłem sobie. Zobaczymy, jak spadnie, ale troszeczkę też nie chcę mówić, że jakoś dużo, bo kupiłem go naprawdę niewielką ilość dalej. Chciałbym go sobie kupić oczywiście przy tych 50 dolarach. Czy tak będzie, czy on spadnie do 50 dolarów, tego nie wiem. Mogę jedynie tylko sobie czekać. No, ale token fajny i tak jak mówię, trochę sobie go po prostu dokupiłem. Dodatkowo Atom. Atom dziś przebił 40 dolarów. Również tutaj sobie wpiszemy Atom. Bardzo fajnie ta kryptowaluta wzrosty zaliczyła. No, 39,50 teraz jest. Ale 40 dolarów przebiliśmy. Fajne tutaj zyski na Atomie. Co do Atomu, to nowy airdrop jest dla posiadaczy Atomu. W ogóle spójrzcie sobie na tą listę. Jest na moim Twitterze przypięta. To są wszystkie airdropy, jakie będą lub były na Atomie zastejkowania Atomo. Dlatego nie warto go trzymać na giełdzie, tylko trzeba go trzymać na portfelu. Wpiszcie sobie w YouTube'a lub zobaczcie mój poprzedni odcinek o tym. No i mamy airdropa Pistake. Tutaj jest link do tej stronki. A cały ten sheet jest na moim Twitterze w przypiętej wiadomości. A, no niestety strona teraz nie działa, tak? Chcecie mi powiedzieć? No, ale był airdrop, był on 2 września, był robiony snapshot i jeżeli 2 września trzymaliście 100 atomów na portfelu, stake'owaliście je, to tutaj możecie sobie wejść, kliknąć, tu was przeniesie na stronę, no teraz nie działa coś i wtedy możecie sobie sprawdzić, czy dostaniecie airdropa P-Stake'a. No, także to coś się tam zepsuło. Teraz, ale i tak spoko. Dodatkowo kurs startery ostatnio zaliczył naprawdę mega, mega dołek. W ogóle to, co się wydarzyło na starterze, to magia. Z 6 dolarów nagle było 8,5. Było to związane z Apollo DAO. Następnie po Apollo DAO był wielki food, spadliśmy. Trochę startera zaczęła odbijać. I następnie spadła do 5 dolarów, a nawet w krytycznym momencie, no do, w krytycznym momencie do 5 dolarów, ale wiem, że dało się ją kupić za chyba 4,80. Wynikało to po prostu właśnie z tego, że Orion, nie tyle co Orion Money, co Nexus Protocol postanowił, że nie będzie współpracował już ze starterą. Wypieli się na starterę. Wojtek Pan Paragraf wyjaśnił to, o co chodzi, na swoim Instagramie. Polecam sobie tego live'a zobaczyć, bo on chyba jest zapisany. No co mogę powiedzieć? Nexus nie będzie po prostu miał dobrego IDO. W sensie będą współpracować z Pylona. Z tego co wiem, Pylon też jest dobry. Nie możemy jakby cisnąć tutaj Pylona. Zgaduję, że tutaj ja jestem full w starterze. Tak samo jak zgaduję, że wy, moi widzowie. Startera sobie poradzi. Kurs ładnie odbił, ja dalej ją trzymam, nie sprzedaję.
I dodatkowo Orion Money, czyli szczerze solidniejszy projekt i nawet większy od Nexusa, ogłosił oficjalnie z własnej inicjatywy, stawił się za starterą i ogłosił właśnie, że będzie tam IDO na ich platformie. W sensie, że startera przeprowadzi IDO Orion Money. Jest to naprawdę fajny news. Myślę, że to IDO może być grube. W celu żeby wam pokazać, że Orion Money jest lepszym jakby projektem niż Nexus Protocol, możemy też zobaczyć sobie, że Orion będzie na Polka Starter. Dodatkowo gdzieś tu był DAO Maker, więc jak ktoś siedział w projektach właśnie tego typu, czyli od IDO, no to na pewno ogarnia, że są to porządne protokoły, bo startera jednak no jeszcze nawet nie zaczęła, tak? Możemy tak powiedzieć, bo jeszcze IDO żadnego nie przeprowadzała. Więc tutaj mogę powiedzieć, że Orion Money na pewno fajnie, no a Nexus Protocol, no szczerze po samym Twitterze, spójrzcie, 61 tysięcy osób, tutaj jest 6400, tak? Więc myślę, że samo to jakby mówi, który projekt jest lepszy i Nexus ma problem, my nie mamy problemu, kolekcjonujemy starterę, trzymamy i myślę, że to wszystko w tym odcinku. Sprawdźcie sobie jeszcze właśnie, wpadnijcie na mojego Twittera i to jest ważne. Więc jeszcze zaczekajcie, wpadnijcie na mojego Twittera. Tu macie tą Atom Airdrops listę. Dajcie lajka, dajcie retweeta. Z góry dzięki. Jak widzicie mojego jakiegoś tweeta, możecie go zawsze polajkować, będzie mi miło. I tu macie również link do konkursu i macie całą instrukcję, co trzeba zrobić, żeby wygrać w tym konkursie z okazji 1000 subskrypcji. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.